Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam was na Let's Level Mobius Final Fantasy. Tak więc, ostatnim razem przebiłem się przez wstępne wyzwania starszego wojownika światła i podążamy właśnie na rozmowę z nim. Wydaje się to już nie być aż tak daleko, jednak jego wyzwania trwają też swój czas. Najpierw zbiorę sobie swój bonus. I cóż mamy tutaj? Boost broni jest zakończony praktycznie wszystkich. Co bym tutaj więcej sobie ulepszył? Pójdę na boost magii. Broń mojego mnicha obecnie. Atak i break power ma całkiem dobry, ale z magią jest dosyć słabo. Dlatego ją mu polepszymy. Jeśli chodzi o mojego maga. Odrobiny break poweru mu jeszcze dorobię. I massa moon. Też break power więcej. Ability Cuts za niedługo nie będę mieć miejsca. Byłoby warto tutaj zajrzeć. I coś po prostu ulepszyć, na przykład ciebie. Wszedłem na fuzję w ogóle. Chyba nie byłem na fuzji. Single target. Rubikanta bym sobie zostawił, ciebie też. A to pójdzie wszystko na punkty doświadczenia. Ogólnie tak samo jak pozostałość. Te pomniejsze karty, z których nie będę korzystał. Ale są dosyć miłym źródłem dodatkowego doświadczenia dla moich kart. Obszarowy, ale element wiatru już mam tutaj dosyć silny, więc na tego bym się już nie skusił. Single target, a i tak na maga mam dużo lepsze zdolności. Nie. Jeśli chodzi o wiatr, mam tutaj kartę. Te karty bym jeszcze zostawił. Jak wygląda z ziemią? Single target. Nie. I magów też bym się pozbył. Bo dla maga mamy już bardzo silną kartę, jeśli chodzi o element ziemi. Dodatkowych mi nie trzeba. Tutaj też mam silną kartę dla Rangera. Więc te pójdą też na rozmontowanie. I cóż mam tutaj jeszcze? Counting the
Single target. Pójdzie na rozmontowanie. I jako doświadczenie dla mojego Defendera X. Tak samo. Kesari. Chciałbym obejrzeć sobie tą zdolność kiedyś. Single target, ale dla niego nie mam zdolności światła. Dlatego ty zostaniesz. Chyba że. Chyba że mam tutaj coś lepszego. A mam. W takim razie niech będzie w ten sposób. Mrok. Jest 30 poziom. Cast wall. Nie. Też nie. Tą kartę bym sobie też ulepszył. Merulit. To była jednym z bossów Final Fantasy 1. No niestety polepszenie zdolności nie udało się wbić. Ale kilka ładnych poziomów mogę jej doładować. I w porządku, jak stoję z kartami? 66 na 150. Więc myślę, że możemy ruszać naprzód. Cóż mnie czeka dalej na drodze? O, jakaś nowa karta. Mogle Summer Vacation. Zobaczmy, takiej zdolności jeszcze nie widziałem tu. Ziemia. I mrok mam. Mrok tutaj niedużo działa przeciwko tym dwóm. Jeszcze raz ziemia. I mam światło.
I ruszamy dalej. Trzecia fala z czterech. Nie szkodzi, że to trochę elementy podleczyło. I moja zdolność mroku dostanie tutaj zdolność pasywną. Właśnie widziałem, jak zabłysnęła. Nie wiem, czy muszę ją jeszcze odpalić podczas tej walki. Chyba nie. Ale tak dla pewności. A ja chciałem jeszcze zobaczyć tą dodatkową zdolność. Spróbuję ją jeszcze naładować. Nie. I jest. W porządku, troszkę buffów mi to wbiło. Teraz pochłonę własne elementy na polepszenie tarczy. Troszkę obrażeń mu weszło i tak. Teraz jestem ciekaw, jaka to zdolność była. Marshall Fluo. Czyli niski współczynnik Ultimate'a zwiększa mi siłę przebicia przez obronę. Ciekawe. Na pewno się przyda. Szczególnie, że to zdolność pasywna. I chciałbym kryształy jeszcze zebrać sobie. You look familiar. Like another young one who came here before. Can't you tell people apart? The light was like yours. Please forgive me, but that light is not one that warms Palamecius. That is the light of a heretic. Aha. Więc według tego dziwnego moga mamy światło heretyka w sobie. Dobrze, zebrałem sobie te kryształy i ruszajmy dalej. Ciężko powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle. Afrodyta, Bright Varuna. Nie pamiętam takiej zdolności, chętnie ją sobie obejrzę. Rok. Ziemia. I zobaczmy tą nową zdolność. Ciekawe.
przeciwniku docelowym nie zrobiło przebicia, a we wszystkich innych tak. Jednak na obecnym etapie moje zdolności są nieco silniejsze. Co za bombowa armia. Dosłownie w przenośni. A, pojedynek ze samurajem. I jest przebicie. Ziemia. Światło. Ziemia jest nadal osłabiona, ale mogę jej użyć, żeby ewentualnie nabić sobie pasywne zdolności kiedyś. Nie widziałem, by była to jakaś inna zależność poza zwykłym używaniem karty i odpalaniem zdolności wielokrotnie, żeby w końcu nauczyć się pasywnej zdolności. Shadow Samurai dla wojownika. Obszarowy atak ognia i zmniejsza obronę na przełamanie. W porządku. You mentioned to me that killing chaos would be quite a difficult task, right? Difficult, yes, but not impossible. So it's been done before. If that's the case, why is he still running rampant here? Because he is part of Palamecia itself. As long as the world continues to exist, chaos will return again. The person you are going to meet now has bested chaos countless times. The Warrior of Light. He is no longer a Warrior of Light. Though the two of you shared a name, he now goes by Cid. Cid was once known as the Warrior of Light. Aha, więc dopóki ten świat istnieje, to chaos będzie się zawsze odradzał. To mi troszkę przypomina Sina z Final Fantasy X. Cthulhu, Call of the Cosmos. To bym chciał obejrzeć, zdecydowanie. I bezpośrednio mam tą zdolność gotową. Zobaczmy. Wygląda na dosyć silną. Oczywiście jest słabsza od moich, bo jest to zdolność dla maga, więc nie dostaje ta zdolność bonusu od mojej profesji. Ale mimo to
Jak na kartę bez bonusu zadała ogromne obrażenia. Uderzę tu mrokiem. I wykończmy go ziemią. Cóż mam dostępne? Najpierw zbuffuję się. Ziemia. Mrok. To poszło szybko. Tutaj poziomy ładnie lecą do przodu. No nie ma odbić żadnych w bok, co znaczy, że idziemy teraz prosto do tak zwanego Seeda. Underfall znamy, więc wezmę sobie Limitless Potential. Mrok. I ziemia. Szybko i sprawnie. Mrok. Więcej mroku. Ty masz troszkę za dużo, więc ultimate. Naładowały mi się elementy. Zdobijemy ich. Element światła mam gotowy. Nie, brakuje mi jeden cios. I teraz. Przebiłem cię, mimo że element mroku był tutaj osłabiony. Światło. I mrok. I właśnie widzę, że moja zdolność ziemi dostanie pasywną.
Zdolność dostanie zdolność, ale tak to brzmi. Dostanie pasywną zdolność odblokowaną. Zbuffuje się. Ziemia. Cóż mamy tutaj? Merszyfło. A ta sama zdolność tylko do innej karty. A więc razem dostanę 6 ataków zwiększających przebicie. Jak te karty się stakują, to będzie naprawdę fajna zdolność pasywna. Itself has seen countless eons. Sid waits for you just ahead. Czyli doszliśmy prawie do celu. Na mojej drodze stoi już tylko jeden boss. Dullahan. W porządku. Royal Arms X. Mamy tutaj Noctisa z Final Fantasy XV. Zobaczmy, jak jego karta zdolności uderza w przeciwnika. I zobaczmy sobie nową zdolność. Atak królewskich broni, szkoda tylko, że na jednego przeciwnika. Ale wyglądało całkiem efektownie. Kolejna grupka przeciwników. Necropolis. I właśnie rozbłysnęła moja karta światła. Zbokuje się jeszcze. Co znaczy kolejna pasywna zdolność dla mnie. Pójdzie teraz ładnie do przodu. Wolałbym ich powstrzymać.
Przebicie najlepiej najpierw. I światło. Mamy tutaj stalowego giganta. Chociaż jak mu się tak dokładniej przyjrzę, to jego zbroja przypomina mi troszkę Steinera. Tego rycerza z Final Fantasy 9. Czarujący rycerz, ciekawe. Jesteś Dunahan. Takiego dużego efektu nie ma, w końcu jest elementem mroku, ale moje zakręcie światła powinno sobie poradzić nieco inaczej. Elemental Retrieval. Gdy używam zdolności, dostanę jeden losowy orb elementarny. Doskonale. Bardzo potężna zdolność pasywna. Dostałem Dunahana Ironside, karta dla wojownika. A tak obszarowym roku. W porządku. Trzy kryształy. Może jakąś klasę ulepszy. Czemu on stoi na takim pustkowiu? Zdałeś testy, które zostały przygotowane dla ciebie. Mój mistrz z niecierpliwością oczekuje ciebie na wprost. Syd? Just what is it that you want from me?
Quite into prying, aren't you? Yet it is evident enough that I am but an old man whose time in this lonely world is short. Is that supposed to intimidate me or something? I have something of import that I wish to show you. Let us talk along the way. A teraz będziemy sobie z nim spacerować. No cóż, szukamy odpowiedzi na nasze pytania, więc cała naprzód. Great Gospel. I zobaczmy. I znowu bombowa armia. What are you? A man who used to be known as the Warrior of Light. All I felt, saw, and experienced was stored within the runes, and my tale became the prophecy. What do you mean by your tale? All will be made clear. Answers do not come quickly. Tak, ale właśnie odpowiedzi bym raczej chciał. Zobaczmy. Chciałem zajrzeć tutaj, ale brakuje mi jednego kryształu, żeby odblokować, albo lepiej mówiąc, ulepszyć jego ultimate. Więc na razie nie będę odblokowywał innych klas. Tylko skupimy się na maksymalnym ulepszeniu obecnej. Jazmat. Na mojej klasy, ale nie używam wiatru, więc niech będzie buffowanie. Try that again! Fist of Fury!
Prawie się udało idealnie, ale tak też jest dobrze. You should count yourself lucky. Very few are worthy of being called here, and even fewer dare make the trip. You said that you used to be the Warrior of Light? Not just the Warrior of Light, the first Warrior of Light. Yet only the runes remember my story. Czyli on był tym pierwszym, a pozostali nie przeżyli walki z chaosem. Tak to rozumiem mniej więcej. Ruszajmy naprzód po nasze odpowiedzi. Nie, nie ma wybuchania. Proszę się kontrolować i mi tuś nie wybuchać. Thank you.
Kolejna stalowa zbroja. Gdzie jest? Może ultimate? Odrobinę ziemi, odrobinę mroku. Wyślę spell i już mi nie dotrzyma kroku. Tulahan. Tak na wszystkich, mają target focused i spora siła ataku, ale 8 orbów kosztuje. You know, for a warrior of light who brought forth hope, you sure do live in quite the desolate place. My days as the protagonist of Palamecia's story are long past. This is the perfect location from which to ponder the glory of my wonder years from afar. So, you're satisfied with all you've done and decided to live in Nowheresville? I don't think I'd put it quite like that. Memories are a curious thing. Some shine brighter than others, but together, they form a blazing sun I cannot face up close. But from a distance, I can see the beauty of each and every one. Call it one of the perks of growing old. To nadal nie odpowiada na nasze pytania. Opowiedz nam więcej. Sydzie. O, pojedynek. Właśnie widzę, że ta pasywna zdolność zwiększająca dany element działa nawet jak mam element na broni. Jednak to sprawia też, że przeciwnicy mogą nas niezbyt miło zaskoczyć, jak to było w jednej walce w poprzednim odcinku. Memory Rune.
Tak więc ruszymy dalej. Zblokuje się najpierw. Więcej buffów? Mamy bossa. Bossa, który nie będzie lubił mojego elementu mroku. Doskonale. Poszło bardzo sprawnie. Tak, na wszystkich wrogów. Element światła i dla Rangera jest to zdolność. Ability ticket tylko. Jeszcze taki jeden kryształ by mi się przydał. Szliśmy całą drogę do góry, a idziemy teraz z powrotem. Light Soul, która... Zobaczmy. What about it? It is this world's first tale. As the runes guided you once, they will do so yet again. This is my gift to he who seeks to become the Warrior of Light. Twoim podarunkiem jest walka? Zobaczmy tą zdolność. Light Soul.
Bez bonusów profesji ubiło przeciwnika. Pewnie z bonusem od wojownika byłoby miażdżąco potężne. Animacja też wyglądała całkiem ciekawie. Zielony smok. Dawno nie mieliśmy go jako przeciwnika. Mrok. Ultimate na smoka. Coś nowego jeszcze jest? Na razie nie. Więc wezmę sobie po prostu buffy. Marlboro i Mind Flare lub Pisco Demon. Oni wyglądają prawie identycznie. Troszkę się zbuffuje. Mrok. Już będzie ziemia, skoro nie mam nic innego. Udało się jeszcze przebić i mrok. Dullahan kolejny. Potraktujemy go światłem. Został dosłownie oświecony. Boss? The time has come. Zobaczmy. Wydaje mi się, że tą zdolność akurat już widzieliśmy. Skąd się tutaj ludzie wraz wzięli? Czy my jesteśmy w wspomnieniu? Sida? Zobaczmy sobie tą nową zdolność.
A, tego jeszcze nie widzieliśmy. I zobaczmy ultimate. Uderzy w nich światłem. Smok i co? I drugi smok. Wystarczyło na przebicie. Ale wystarczyło na ubicie. Behemoth i Golem. Doskonale, ogromny smok. Buffuje się najpierw. Przebicie światłem. I mamy bossa. Cockatrice, jeśli dobrze pamiętam. Jakiś wzmocniony dziwnym pancerzem albo kryształami. Niestety nie wystarczy mi do przebicia. Nie, wracaj tu mi na ziemię. A to po ziemi. Doskonale. The scent of the wind feels like home, but I suppose many feel the same about their youth. It just smells like mold to me. Every man has a unique past that no one else can fully appreciate. Your familiar smells would be foreign to me as well. Your skull's thicker than syrup, you know. A
What's all this about? Sarah, of course. She's completely smitten with you, and for some reason you can't see it. You're the one who's thick, Mid. Most people wouldn't share something so embarrassing. When something is far in the past, it stops being embarrassing and becomes a bittersweet memory you keep locked away. That feeling grows stronger with age. Even the most painful of experiences blooms like a beautiful rose. It's completely hopeless. We have no choice but to leave the fields fallow. Don't lose heart, Mid. The reservoir should be enough for this season. Yeah, you're right. I'll go ask when the Lord will open it. You looked like me. And you had a first name in common. This is your memory? Yes. Although you may have looked like me, I assure you, you are not. You never mentioned having a younger brother, but even if you did, I suppose you wouldn't remember. Tak więc Syd pokazuje nam swoje wspomnienia. Ciekawy jestem, do jakiego punktu zmierza z tym. Czy chcę sobie tylko powspominać? Gilgamesz, Final Fantasy VIII. Spróbuj uniknąć mego miecza. To brzmi na bardzo fajną zdolność. Zobaczmy, zacznę od ziemi. Gilgamesz? Jest ten jego atak. Postać Gilgamesza bardzo mi się podobała. Uważam, że to jest bardzo ciekawa postać. Taki kolekcjoner broni podróżujący między światami. No niestety zrobili z niego pośmiewisko. Takiego głupkowatego troszkę Final Fantasy XII. To mi się już nie bardzo podobało. No i Final Fantasy XIII tak samo. Mimo to jego ataki były pięknie zrealizowane. Mówiąc teraz o Final Fantasy XII i te dwie walki, które żeśmy z nim tam toczyli. Były bardzo fajnie zrealizowane. Szczególnie animacje zdolności Gilgamesza były pięknie zrobione. Chociaż wolałbym, żeby Szydenic troszkę inaczej potraktowało tą postać.
I cały naprzód. Nowych zdolności nie ma, więc ruszamy z jakimś buffem. Ziemia? Akurat niefortunnie, że wszyscy przeciwnicy są elementem ziemi. Więc możemy rok. Tak zadziałało już nieco lepiej. Chyba dla mnie? Światło dla ciebie. Przygotowuje jakiś silny atak, ale nie pozwolimy mu na to. Gigantuar? These memories are yours, right? Because I've lost mine and can't prove it one way or the other. I am a man of honor. I would not lie to one whom I teach. This tale is mine and mine alone. I desire nothing but to show you where the warrior of Lighttail began and will let you do with it what you will. Hey. Hmm? Hello. This is Sarah. She's the only daughter of Shea Cornelia's proprietor. And she's got some news for us. Yesterday, Lord Chaos came to me and asked me to marry him. As you know, Lord Chaos controls the reservoir between the city and here. He told me that he will not let water flow to the village until I make a promise to be his wife. Wait. He will not open the gates until you assent to his proposal? Even though the village will dry up? I would be chomping at the bit if I were you. He's rich and has power. That would be more than enough for me. Water, power, riches. Marriage is not about wealth or politics, but about spending your life with someone special. At least, it is to me. Material comfort is but a secondary concern. How can I give my heart to one who would rob a village of life-giving water if I do not acquiesce? Don't worry about that. Everyone would understand that you cannot do something that you feel is wrong. We'll figure something out. Thank you. Hearing you say it above all others warms my heart. I see where you're going with this, Sarah. Meaning what? Why are you always so pig-headed? These names are so familiar to me. Because this is the tale of where it all began. Come, we have
much more to see and experience. Chwila, moment, czy to znaczy, że Sera jest kilka stuleci stara? Ma niezłą figurę na swój wiek. Tak czy owak, te wspomnienia pochłonęły nieco naszego czasu. A już nagrywam ponad godzinę i to nawet sporo, dlatego zrobiłbym sobie krótką przerwę, a wam podziękuję za uwagę i zapraszam was do kolejnych części serii. Tu Antaos, over and out.